Dzień dobry wszystkim. Rozpoczynamy 31 odcinek programu Świat Gwiazd Wywiadów Czas. Dzisiaj moim gościem będzie pani Lidia Sadowa. Poczekamy, aż pani Lidia do nas dołączy i rozpoczniemy wywiad. Witam bardzo serdecznie osoby, które już są. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Cześć, Jak czuje się pan? Słychać mnie? Bo to jak standardowe tak, pytanie. Wszystko dobrze, tak, wszystko dobrze. Jak czuje się pani w tym wakacyjnym nastroju? Dzisiaj jestem rzeczywiście średnio dospana i pogoda jeszcze temu nie sprzyja, bo jest burza. Dzieci mi się budziły po nocy, także mam trochę taki stan umysłu a la zombie, ale postaram się wybrnąć. A pan? Ja bardzo dobrze. No to się cieszę. Nie słonecznie. I witam, bo widzę, że i Maja jest, i Stachyrka, i Kocurka. Cześć dziewczyny. Witam wszystkich w ogóle. Dzień dobry. Na początek zapytam o to, jak rozpoczęła się pani przygoda z aktorstwem? Śmiałam się troszeczkę w którymś z takich tych zestawów pytań, jakie miałam na Instagramie, że od mówienia życzeń w kościele, ale też trochę tak było. Oczywiście od wszystkich takich pewnie standardowych rzeczy typu mówienie wierszy, konkursy recytatorskie, mówienie wierszy na jakichś akademiach, potem kółka teatralne i tak najpierw w liceum, później w ośrodku kultury i tak stopniowo z jednego do drugiego przychodziłam sobie i tak to się potoczyło później. Właściwie na jednym z kółek teatralnych pan Waldemar Koperkiewicz zapytał mnie, czy nie chciałabym zdawać do szkoły i wtedy w sumie pierwszy raz tak na poważnie pomyślałam o tym, żeby w ogóle zdawać do szkoły, bo wcześniej w ogóle się nad tym nie zastanawiałam, w ogóle nie przyszło mi do głowy, że mogłabym. Ktoś napisał, bardzo cię lubię, nie wiem, czy to do pana, czy do mnie, ale dziękujemy obydwoje, bardzo to miłe. A czy w dzieciństwie rozważała pani jakiś inny zawód? Ja tak sobie wymyślałam, typu, że będę lekarzem, ale nigdy do tamtych zawodów za poważnie nie podchodziłam, a aktorstwo cały czas mi się podobało, natomiast wydawało mi się nierealne. Tamte zawody wymyślałam chyba bardziej na poczet tego, że wypada mieć jakiś taki tak zwany porządny, normalny zawód, prawda? Więc nawet jak zdawałam do szkoły, to powiedziałam mamie, że spróbuję tam się dostać dwa razy, jeżeli za drugim razem mi się nie uda, wtedy będę zdawała na tak zwane normalne studia, ale ponieważ udało się za pierwszym razem, to już nie było to konieczne po prostu. Jest pani aktorką filmową i teatralną. Lepiej czuje się pani przed kamerą czy publicznością? To są tak dwie skrajnie różne rzeczy. Gra przed publicznością w teatrze wymaga o wiele większej energii, moim zdaniem. To jest taki, trzeba mieć taki naddatek energii, po to, żeby wszystkie emocje, które pokazujemy, przeniosły się za rampę, żeby w ogóle widzowie mogli z nami w tym współuczestniczyć. Natomiast w grze przed kamerą, kamera wychwytuje wszystkie kłamstwa na twarzy, w emocjach, więc tam nie ma miejsca na ściemę, dlatego tam emocjonalnie to często więcej kosztuje, bo na przykład w teatrze jednak możemy się troszeczkę ukryć za pewnego rodzaju techniką, a przed kamerą to przede wszystkim no, te emocje muszą być prawdziwe, także czasem człowiek się czuje jak po takiej okropnej kłótni z kimś bliskim, prawda, tak wypruty emocjonalnie. I kolejna różnica to jest taka, że w teatrze wszystko idzie linearnie, czyli jak zaczynamy grać, to postać przechodzi z nami w czasie, wszystko tak jakby się działo w czasie rzeczywistym, a w serialu jest tak, że zaraz czytam pytania, postaram się zaraz do nich też wrócić, natomiast... Ja te pytania zadam, ponieważ ja też chcę je zadać, tylko w innej części tak jakby, dobra. Troszkę później. Natomiast czy to w kinie, czy w serialu, gra się na przykład scenę z pierwszego odcinka, a potem następną gramy scenę z 10 odcinka. I wtedy jakby to, żeby pamiętać, co ja miałam przedtem, gdzie ja wchodzę, po co przyszłam,
to jest też bardzo trudne, prawda? Żeby pamiętać, aha, co ja zagrałam wcześniej, albo co powinnam zagrać i z jakim emocjonalnym stanem wchodzę. Także tu jest większa robota, taka logistyczna. Przez wiele lat w serialu Barwy Szczęścia wcielała się pani w Justynę. Jak wspomina pani ten plan? Jak pani się na nim pracowało? To był mój pierwszy plan. Pierwszy plan taki na poważnie bardziej, bo nie pamiętam, czy 3 minuty to był taki film Macieja Ślesickiego, był pierwszy, czy Barwy Szczęścia. Ale także to był plan, na którym się wszystkiego w sumie uczyłam. Uczyłam się tego, jak stawać na pozycji, jak łapać światło, co to znaczy litka szerzej, bo jak usłyszałam pierwszy raz takie hasło, to starałam się jak najszerzej usiąść w fotelu i dopiero jak usłyszałam, jak ekipa się śmieje po kątach, to dotarło do mnie, że litka szerzej to jest hasło do kamerzysty, ale nie do mnie. Także wszystkich tego typu niuansów to uczyłam się w Barwach Szczęścia i za to tam jakby, no i za to jestem wdzięczna i to chyba tak najbardziej wspominam. Natomiast taką frajdę z grania w serialach to chyba większą miałam na przykład przy Ranczu, przy Stuleciu Winnych, ale też już jakby się musiałam mniej skupiać na technice, prawda? Gdzie się stoi, co należy zrobić i tak dalej. Z kolei na wspólnej wciela się pani w Igę. Jak z kolei pracuje się pani na tym planie? Bardzo dobrze. Ja bardzo lubię na wspólnej. Na wspólnej przede wszystkim mają cudowne, bo gramy tam od początku do piątku, co pozwala nam troszeczkę na to, żeby mieć w ogóle jakąś namiastkę też normalnego życia, a nie, że świątek, piątek i niedziela nas nie ma, prawda? Więc łatwiej sobie coś zaplanować. I mimo, że to jest serial codzienny, który trwa od wielu lat, to na wspólnej... Przepraszam, coś mi się... To na wspólnej cały czas ludziom się chce. Czyli scenarzyści jednak starają się wymyślać takie wątki, żeby one były przynajmniej ciekawe. Czytają to opinii widzów. Czy tak samo na planie, nie ma czegoś takiego, że a dobra, jakoś pójdzie, bo i tak przecież już jesteśmy długo, mamy swoich widzów, więc nieważne jak wyjdzie, tylko rzeczywiście wszyscy się na tym bardzo, bardzo się staramy, żeby w tym trybie pracy, który jednak jest szybki, prawda, bo jest dużo scen do zrealizowania w ciągu jednego dnia i tak dalej, tempo pracy jest dość duże, to nadal, żeby w tym wszystkim było to ciekawe dla widza, żeby fajnie pracowała kamera, żebyśmy my dobrze zagrali i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj nie mogę złego słowa powiedzieć. Znana jest pani również z tego, że jest pani związana z dubbingiem. Czym ten dubbing dla pani jest? Domem takim moim, bo do dubbingu próbowałam się dostać przez... Znaczy próbowałam, ja... Poszłam kilka razy, przedstawiłam się, powiedziałam, że chciałabym zagrać, znaczy spróbować sił dubbingu i oczywiście z marnym skutkiem to wyszło, bo jeżeli coś bąkałam pod nosem, to raczej mało kto by się tym zainteresował. Także ta moja droga do dubbingu to tak potrwała z 5 lat, a jak już się udało, to jest to taka moja baza, do której ja uwielbiam wracać, cały czas lubię to robić. Interesują mnie kolejne rzeczy do odkrycia w tym dubbingu, także niezmiennie mam z tego ogromną frajdę i taką czystą przyjemność już teraz też. A czy ma pani takie swoje ulubione ćwiczenie, które najbardziej pomaga pani rozgrzać głos? Głos? Ja sobie gadam, na przykład jak jadę samochodem, jadę do studia i nie mam już czasu, bo w domu jakby nie mam czasu na to, żeby się jakkolwiek rozgrzać, no to przede wszystkim zawsze sobie trzeba tutaj porozgrzewać buzię, tutaj jakieś dołki, tak żeby w ogóle nam szczęka i żuchwa zaczęła chodzić. Śmieję się, że widzę, że zaczynam się starzeć, bo kiedyś jakoś to lepiej pracowało, a teraz rzeczywiście jak wstanę, mam wrażenie, że ma wszystkie kości mi stoją. Natomiast czytam sobie na przykład wszystkie reklamy, które mijam po drodze. Czytam na głos i bardzo wyraźnie albo sobie śpiewam do tego, co jest w radio i w ten sposób rozgrzewam buzię. Dubbingowała pani również Elzę, czyli królową bajek dla dziewczynek, filmów. Czy jest pani najbardziej dumna właśnie z tej roli w swojej karierze? Nie, bardzo się z niej cieszę, bo Elza mi dała dużo miłości od widzów, że miałam dzięki niej takie poczucie, że zrobiłam coś, co było dla kogoś rzeczywiście ważne, że dla tych małych dziewczynek to było coś fantastycznego i to jest taki ogromny dar, który zdarza się człowiekowi w aktorstwie albo w ogóle nie. Także
Za to będę niezmiernie wdzięczna, ale nie jest to jedyna rola, z której ja jestem dumna. Uważam, że zrobiłam, na przykład jestem dumna ze swojej roli w takiej bajce Kubo, bo tam grałam i matkę, i małpę. Trzeba było je troszeczkę zróżnicować. To była bardzo piękna, mądra, ale trudna bajka też. Także pod względem wyzwań aktorskich to nie tylko Elza, nie. Wiz Cyberpunka też była dla mnie wyzwaniem, ponieważ ja sama nie jestem growa, jak pewnie wiecie. Znaczy w sensie, że nie gram w gry i nie bardzo ten świat jest dla mnie jakąś enigmą cały czas, to mimo wszystko grając w Cyberpunka, na przykład ja sobie wyobrażałam, że gram po prostu w filmie sensacyjnym, jakimś science fiction, prawda? I że to, co bym normalnie grała na planie, mam zagrać tutaj w grze, ale oczywiście, ponieważ siedzisz w czarnym studio i mówisz do mikrofonu i do ekranu, to jest to wtedy trudniejsze, no bo nie masz kostiumu, nie masz tych wszystkich elementów, które normalnie w filmie bardzo tą sprawę ułatwiają. Dubbing dzieje się jednak troszeczkę w wyobraźni i w głowie naszej, prawda? W tym, co jak sobie wyobrażamy, jakby nam zagrał partner, co by się działo dookoła i tak dalej. Lubi pani śpiewać, ponieważ wszystkie nie. Piosenki Elzy śpiewała pani Kasia Łaska. Tak, i dzięki Bogu, Kasia Łaska. W ogóle nie było takiej mowy, że ja byłam tylko na castingu do Rzeczy Mówionych. To było rozdzielone, także nie, mnie śpiewanie stresuje przepotwornie. Także nawet coś takiego niewinnego jak karaoke. Jeszcze chyba nie wiem, czy komuś się udało mnie namówić na karaoke i za szybko to nie nastąpi raczej. Tańczyć mogę, ale śpiewać niekoniecznie. Jakie są pani największe marzenia do zrealizowania w przyszłości? Ja bym chciała mieć dom z dużym ogrodem. Chciałabym pojechać do jakiegoś takiego kraju, gdzie mogłabym się powygrzewać na rajskiej plaży i zobaczyć, jak to wszystko wygląda tak w realu. I bardzo bym chciała zagrać w jakimś fajnym filmie na przykład. To takie marzenia chyba mam. Dosyć banalne pewnie. W serialu Stulecie Winnych wcieliła się pani w Annę Iwaszkiewicz. Czy ciężko było się pani zmierzyć z postacią historyczną? I tak, i nie, bo założeniem twórców serialu było to, że Anna nie będzie wprost taka jak... Że to nie jest jednak biografia, tak? I ta postać nie była jeden do jednego. Ich związek w serialu pokazany jest troszeczkę jednak inaczej, niż on wyglądał w rzeczywistości. Bo jak sobie czytałam ich listy, wspomnienia i tak dalej, to wyglądało to jeszcze inaczej. Tam Anna, wydawać by się mogło, nie miała aż takiego problemu na przykład z homoseksualizmem Iwaszkiewicza. Zresztą sama prawdopodobnie też była zakochana w kobiecie. Więc tutaj to nie było takie jeden do jednego, jak jest... W serialu miała na przykład obsesję czystości, chodziła, wszystko wycierała. I na tych rzeczach się nie skupialiśmy, bo ważniejsze były inne, te, które miały wypłynąć w serialu, prawda? Te wątki, które musiały być podbite tam w scenariuszu. Dlatego miałam troszeczkę mniejsze obciążenie, jeżeli chodzi psychiczne, że muszę tak, prawda, oddać bardzo, bardzo, bardzo wiernie Annę. Natomiast starałam się jak najlepiej zgłębić temat. Pytałam panią Aubenę Grabowską, czy tak mniej więcej sobie to wyobrażała, bo też ona ma ogromną wiedzę i cały czas jestem pod wrażeniem tego, jak wymieszała te postaci fikcyjne z prawdziwymi w serialu, no nie? Bo to jest tak pięknie to przeplotła, że jest to nie do odróżnienia, że tak naprawdę fikcja miesza się, prawda, z postaciami realnymi. I no i ta Ania moja tak... Dla mnie to była ogromna frajda, że w ogóle mogę chodzić po jej domu, dotykać przedmiotów, które były ich... To było coś niesamowitego. Chodzić po tym parku, wyobrażałam sobie, że to pewnie biegałyby po prostu te ich córeczki. No, to była jakaś magia w tym, totalna magia. Pani Aubena Grabowska jest cudowna. Mi również udało się z nią porozmawiać. Jestem za wszystkimi książkami pani Aubeny, wszystkie już przeczytałem. I właśnie moje kolejne pytanie właśnie nakierunkowuje się trochę do pani Aubeny Grabowskiej. Czy pani udało się przeczytać sagę? Tak, oczywiście. Ja przeczytałam sagę natychmiast, jak tylko się dowiedziałam, że przepraszam, bo chyba mi telefon pada, muszę sobie tak trochę o. Przeczytałam sagę, jak tylko się dowiedziałam, że będę grała w serialu. I po prostu ją pochłonęłam jakoś, nie wiem, w kilka dni w sumie. Jak siedziałam, czytałam w przerwach.
No, inaczej się tego nie da nazwać. Te książki się połyka. Tak, one są tak świetnie napisane, że ja przeczytałam pierwszą część w jedną noc. Tak. I też miałam ogromną frajdę z porównywania sobie tego, jak jest, nie wiem jak państwo, ale z porównywania tego, jak to wygląda właśnie w serialu, a co było w książce i tak dalej. I też w sumie się cieszyłam, że przeczytałam to dopiero wtedy, jak zaczynaliśmy grać serial, bo jak czytam jednak książkę wcześniej, to bardzo mocno mam w głowie wyobrażenie na temat postaci, tego, jak coś wygląda. A tutaj te dwa światy dla mnie już istniały równolegle, prawda? Już mnie tak na przykład nie bolało, że a, w książce było inaczej. I kupiłam to w całości i serial. Uważam, że świetną robotę na przykład obsadową wykonała pani reżyser castingu, bo strasznie mi się podobało, jak poobsadzała, czy dziewczynki, czy Janka Wieczorkowskiego, no jakby wszystkich aktorów, tak, że tych głównych. Już tak się sama bardzo wkręciłam w tej historię. Jakie cechy starała się pani nadać Annie? Ciepło. Ciepło, zrozumienie takie dla ludzkich słabości i to, że dom jest dla niej ważniejszy niż cała reszta. I miłość, mimo wszystko miłość do męża i do córek i to, że, i jakieś takie poczucie honoru chyba, że ważniejsze jest zachowanie godności w tej całej sytuacji niż, no właśnie, że jakąś taką godność chyba. A z kim na planie stulecia miała pani najlepszy kontakt? Bardzo się polubiłam też z moim pierwszym mężem z pierwszej części, z Maćkiem Pestą. Z Mariuszem troszkę mniej nam rozmawialiśmy, też się jakoś bardziej mijaliśmy na planie. On miał też dni zdjęciowe kiedy indziej niż ja. I bardzo się polubiłyśmy na przykład z Anią, z Weroniką Humaj i z Basią, czyli z dziewczynkami, tak? Ania i Basia, tak? Dobrze mówię? Ania Ja i już chyba. Mani. I Mania, Boże, czyli tak, no widzicie. Głowa jednak nie wraca do końca. Słuchajcie, mam nadzieję, że mi nie padnie ten telefon, bo u nas była burza i tak mamy prąd, który dają, a za chwilę zabierają z powrotem, ale nic to. Niestety nie zobaczyliśmy pani w trzecim sezonie serialu. Czy uważa pani, że wątek będzie kontynuowany, czy według pani ten wątek jest już zamknięty? Nie, wydaje mi się, że będzie już zamknięty z tego względu, że Anna zmarła w tych latach, w których za chwilę jakby serial będzie i wydaje mi się, że jakby taką naszą, zresztą tak też do tej sceny podchodziliśmy, sceną pożegnania i z serialem i przede wszystkim mojej relacji z Anią była ta scena pogrzebu broni, kiedy po prostu wymieniamy się tylko spojrzeniem i też mi bardzo zależało na tym, żeby w tym spojrzeniu jakby zawrzeć to wszystko, tak? Cały ten mój wątek troszeczkę i to pożegnanie i miłość, jakąś taką serdeczność do Ani i do broni, do tej rodziny. Także wydaje mi się, że raczej już no nie, na 99,9 nie wrócę. A czy ma pani jeszcze jakieś inne zainteresowania? Kiedyś miałam więcej czasu, więc na przykład malowałam sobie. Teraz ciągle maluję tylko z dziećmi, palcami, nogami, czym się da. Ale lubimy jakby takie plastyczne rzeczy, grzebać się w glinie i tak dalej, i tak dalej. Lubię tańczyć, lubię chodzić po lesie, lubię książki czytać, ale nie mam kiedy i tak. Ale chyba to malowanie było takim moim najbardziej tak czymś, do czego bym z chęcią wróciła za jakiś czas. Powiedziała pani, że pani marzeniem właśnie jest zagrać więcej ról filmowych, serialowych i teatralnych. Czy jest właśnie taka rola filmowa, serialowa i teatralna, w którą chciałaby się pani wcielić? Gdyby ktoś zrobił taki film, w którym mogłabym zagrać postać podobną do Viz Cyberpunka, to bardzo chętnie, na przykład coś takiego. Ale nigdy też nie miałam w sobie marzeń o konkretnych rolach. Nie jak czasami się mówi, że a, chciałabym zagrać Lady Macbeth, albo to ja jakoś tak nigdy nie miałam, że koniecznie chciałabym tą albo inną. Bardziej jak czytam jakiś tekst, to myślę sobie, o, to jest fajne do zagrania. Oczywiście wszystkie te takie pokręcone, złe
są często ciekawsze, bo po prostu mają więcej, tam jest więcej do zagrania, o wiele trudniej zagrać dobrego człowieka, jednocześnie, żeby go nie przerysować, żeby on nadal był prawdziwy, żeby ludzie w niego uwierzyli i żeby go lubili, bo to też nie jest oczywiste. Czasami te dobre postaci są, mogą być nudne. A na przykład zobaczcie na tego Antka Jamrożego ze Stulecia Winnych, który był tak okropnym człowiekiem tam, prawda, i tak świetnie go zagrał, że się go zapamiętywało właśnie przez to na przykład, no nie, że po prostu tak świetnie grał niedobrego, że się go nie znosiło, że się myślało, że Boże, niech już ktoś tego po prostu ubije, tego dziada. No, także... Czy są jakieś rady i wskazówki, które dałaby Pani przyszłym aktorom, którzy właśnie osobom, które chcą właśnie wykonywać zawód aktora w przyszłości? Obserwować sobie ludzi, obserwować siebie, po to, żeby widzieć, jak ludzie reagują czasami na różne sytuacje, jak się zachowują. Dużo empatii, myślę, trzeba mieć. Ona się przydaje. I jak są egzaminy na przykład wstępne w szkole teatralnej chociażby, to żeby nie wymyślać sobie postaci, tak? Nie wymyślać sobie, że moja postać będzie tak chodziła, tak mówiła dziwnie i tak dalej. To są jakby już takie kolejne etapy, ale w pierwszym momencie wszystkich zazwyczaj interesuje to, jak ty coś przeżywasz, jak się ty z czegoś cieszysz, jak tobie się coś podoba, nie podoba, jak przeżywasz zakochanie, miłość, czyjąś śmierć. I żeby to było jak najbliższe was i jak najprawdziwsze. Czy ucząc się scenariusza określa sobie pani czas, na przykład będę to robiła dzisiaj godzinę, czy uczy się pani do skutku? Jakie ma pani na to sposoby? Uczy się do skutku i w zależności do czego to jest scenariusz i na przykład, jeżeli wiem, że mam rolę w teatrze, która jest wierszem, to zajmuje to oczywiście dużo dłużej i mam świadomość, że tam jakby nie ma mowy o pomyłkach typu, że zamieniam jakieś słowo, dlatego że wtedy cały rytm wiersza pada i nie ma to sensu. Natomiast na przykład w przypadku seriali, gdzie wiem, że dajmy na to, jak zamienię dwa słowa, ale sens pozostaje ten sam, to też ta moja nauka wygląda troszeczkę inaczej, jest na większym luzie i wtedy się głównie skupiam na sensach, żeby zapamiętać, o czym ma być scena, co ja mam powiedzieć w danym momencie, a to, czy powiem, używając, nie wiem, takich dokładnie, tylko mówię o zamianie na przykład jednego słowa, a nie całych zdań, prawda? Wtedy idzie mi to oczywiście dużo szybciej. I co ciekawe, słuchajcie, zazwyczaj teksty, które są dobrze napisane, tych tekstów uczy się szybko. Jak coś jest jakoś tak nie po polsku, dajmy na to, to nawet coś takiego trwa po prostu jakieś wieki. Całe i nie może wejść do głowy. Naprawdę, to jest fenomen. Ale tak, coś takiego jest. Zagrała pani między innymi w serialu Komisarz Alex, również w serialu Na dobre i na złe. Czy podoba się pani praca w serialu tak zwanym jednoodcinkowym dla aktora, czy ciężko jest pani wejść na taki plan? Nie, jeżeli rola jest ciekawa, to absolutnie tak. Oczywiście często się bierze też tego typu rolę, bo po prostu to jest praca i potrzebujemy zwyczajnie pracy i pieniędzy do życia. Ale czasem takie jednoodcinkowe role są dużo ciekawsze niż nawet coś, co jest pisane na dłużej, ale to już wszystko zależy. Natomiast na przykład jak miałam w takim serialu też O mnie się nie martw, no to tam też niby drobiazg, ale jak dla mnie bardzo przyjemny do zagrania, zupełnie inny niż zwykle dostaję i mi się bardzo podobało. Tutaj ktoś zadał ciekawe pytanie, czy często używacie jakichś sztuczek na chowanie tekstu, jeżeli nie możecie zapamiętać? Słuchajcie, tak, niektórzy rzeczywiście tak robią, to wam zdradzę. Ja nie robię, bo jestem w tym straszna dupa wołowa. Raz próbowałam sobie napisać na ręku i tak koszmarnie źle mi to szło, to podglądanie, że w ogóle to nie miało sensu najmniejszego. Ale znam jednego aktora, zresztą wy też go znacie, który sobie na przykład przyklejał, po prostu gdzie się da, wkładał pod coś, przyklejał sobie z przodu. Moim zdaniem to widać, więc ja nie jestem w stanie sobie tak chować. I większość aktorów tak nie robi, po prostu albo ktoś podrzuca, albo powtarzamy do skutku przed sceną. Ale rzeczywiście czasem się tak zdarza. I jak mam problem z zapamiętaniem czegoś tak bardzo, 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 to na przykład jeżeli mam jakiś notatnik, dajmy na to w scenie, to sobie zapiszę tam kawałek, no nie? Ale jakby nie zerkam, tylko samo to nawet, że zapisałam, to już mam jakąś taką, jakiś taki komfort psychiczny, że w razie co zerknę, albo, ale nawet od zapisywania już człowiek zapamiętuje, więc
To jedynie to tak się czasami bronię. Rzeczywiście, jako Iga też mi się tak ze dwa razy zdarzyło, jak były jakieś nazwiska bodajże, żeby nie poprzekręcać, to sobie w tych notatnikach tam pisałam 30 razy. Jest pani również znana z serialu Rancho, gdzie wcielała się w pani postać, która wykonywała zawód, który poniekąd jest moją pasją. Jak pracowało się pani w Jeruzalem? A co to za aktor? Starszy, z pokolenia chyba bardziej waszych rodziców, taki twardziel i bardzo znany. Więcej nie mogę powiedzieć. W Jeruzalu pracowało mi się fantastycznie, bo tam była cudowna ekipa, miałam fantastycznych partnerów, bo i Barciś, i Żak to są po prostu starzy wyjadacze. I reżyser tego był mega przygotowany, z genialnym poczuciem humoru. Naprawdę uwielbiam poczucie humoru Wojtka Adamczyka. I to była bardzo rzetelna praca, począwszy od scenariusza, gdzie słuchajcie, nawet didaskalia były pisane w języku takim ranczowym, tak? Że na przykład wójt patrzy na kogoś jak na glistę, na wyjącą się glistę na, tam nie pamiętam, ale wiecie o co mi chodzi, że po prostu to było dopracowane pod każdym względem. Jak przychodziliśmy na plan, to tak samo inicjały, nie mogę, naprawdę, bo mnie zabiją. Aż takiego parcia na sławę nie mam, że potem było, że Sadowa donosi na kolegów. Słuchajcie, i to jest tak, że. A, właśnie już wracam do wątku. Że mieliśmy próby na przykład przed sceną, prawda? Umawialiśmy się, że co w danej scenie jest najważniejsze. Dobra, to co musimy wybić, w jakim rytmie, kiedy kto wchodzi. Powtarzaliśmy to 3 razy, dopiero wchodziliśmy sobie na scenę i tam sobie dopracowywaliśmy już na planie. Także Rancho absolutnie kochałam miłością wielką i. A z kim w Ranczu miała pani najlepszy kontakt? Z Żakiem chyba. No, bardzo o mnie dbał, jak byłam w ciąży. To mówiłam to wielokrotnie, często krzyczał do mnie, chodź gruba, siadaj tutaj. Ja się tam turlałam do niego, także naprawdę bardzo był taki, bardzo był kochany, empatyczny, pomocny. Jak mi się tam robiło słabo czy cokolwiek, dziękuję. Przepraszam, ja tak gadam jak z Turetą, bo czytam czasami wiadomości i widzę, że moja siostra mi tu kadzi. Także Rancho tak i Żak tak. Bardzo był kochany, empatyczny i dbał o mnie. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba przy nagrywkach drugiego sezonu serialu Stulecie Winnych była pani w ciąży. Jak udało się to zakryć? Się śmieję, że ja po prostu wiecznie albo w ciąży, albo... Byłam i w ciąży byłam i w Ranczu i w Stuleciu Winnych. W Ranczu było tak, że miałam dublerkę, która ze mną grała i ja grałam w takim planie, czyli widać było mnie dotąd. W zależności od tego, jak dużą miałam ciążę, to najpierw tak mnie cieli, potem już tylko dotąd. A Justynka grała całą moją sylwetkę, więc się cieszyłam, bo miałam w końcu taję. A w Stuleciu Winnych chowałam się, jak się przyjrzycie, to zobaczycie, ja wiecznie stoję albo z jakimś krzesełkiem, albo mam takie szale, albo idę z ciastem, wiecznie z czymś idę, z koszykiem i tak dalej, i tak dalej. I za schodami się gdzieś tam snuję. I powiem wam, że bardzo sprytnie to zrobili, bo ja nie wierzyłam. Myślałam sobie, Boże, to się nie uda, po prostu jestem w 9. miesiącu, nie dopnę się w tych ciuchach, a to wszystko się jakoś po prostu zgodziło. I uważam, nawet nie wyszło karykaturalnie, że nie widać, jakbym się tam specjalnie gdzieś, prawda, nie stoję z wielkim obrazem wiecznie, który ma rzekomo... Montażyści wykonali świetną robotę. Tak, absolutnie. I tak to mniej więcej się kryliśmy. A która scena w Stuleciu była dla pani taka najtrudniejsza do zagrania? Po powrocie z getta. Próbowaliśmy ją na różne sposoby i tak, ona była bardzo trudna, bo to była jedna z tych scen, słuchajcie, w których graliśmy najpierw ją, a dopiero potem getto. Czyli ja grałam wyobrażenie totalnie tego, co nie wiedziałam ani jak będzie to getto wyglądało, ani jak tam zagramy. No i to jest właśnie jedna z tych takich trudności, o których mówiłam wcześniej, prawda? Słuchajcie, mam nadzieję, że mi to nie padnie, nie wiem. Dobra, nie mam prądu cały czas, ale nic, to jeszcze mam żółtą kreskę. Ale
to było trudne, bo i emocjonalnie, i właśnie to, że gram z duchami, czyli nie wiem, jak wygląda scena wcześniej. Ją grałam chyba bodajże miesiąc później, bo ona była na Śląsku nagrywana. Telefon może już nie padnie, ponieważ to były wszystkie pytania. Serdecznie dziękuję Pani, że zgodziła się Pani na ten wywiad. Życzę Pani dużo zdrowia i spełnienia marzeń. Bardzo dziękuję i również dla Pana. Niech ta pasja dziennikarska się rozwija jak najlepiej. Niech Pan będzie miał mnóstwo okazji do tego, żeby rozwijać swoją pasję, bo jest naprawdę Pan fantastyczny. Obejrzałam wczoraj kilka wywiadów i jestem pod ogromnym wrażeniem, jak Pan to prowadzi, naprawdę. Także trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.